Annuncio bobis gaudium manium. Abemus papam. Wiara chrześcijańska. Wiara Ugruntowana w Słowie Bożym, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 19 czerwca 1985 roku. Powróćmy dziś do tematu wiary. Wedle nauki zawartej w Konstytucji Dei Verbum, wiara chrześcijańska jest świadomą i dobrowolną odpowiedzią człowieka na samoobjawienie się Boga, które swą pełnię osiągnęło w Jezusie Chrystusie poprzez to, co Paweł Apostoł nazywa posłuszeństwem wiary, człowiek cały powierza się Bogu, przejmując za prawdę to, co zawiera się w słowie Bożego objawienia. Wiara jest dziełem łaski, działającej w rozumie i woli człowieka. Równocześnie jest ona świadomym i dobrowolnym aktem ludzkiego podmiotu. Wiara, dar Boga dla człowieka, jest także cnotą teologalną, a zarazem trwałym usposobieniem jego duszy. Czyli trwałą postawą wewnętrzną. Od tej strony wiara domaga się jakby stałej uprawy na gruncie duszy ludzkiej ze strony człowieka wierzącego. Uprawa ta stanowi równocześnie świadomą współpracę z łaską wiary. Ponieważ wiara znajduje swoje źródło w objawieniu bożym, dlatego też istotnym aspektem współpracy z łaską wiary jest stałe, o ile możności, systematyczne. Obcowanie z pismem świętym, w którym prawda objawiona przez Boga została nam przekazana w autentycznym zapisie. Znajduje to swój wieloraki wyraz w życiu Kościoła, jak czytamy również w Konstytucji, Dei Verbum. Trzeba, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało pismem świętym, tak wielka bowiem tkwi w Słowie Bożym moc i potęga że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Stąd doskonałe zastosowanie ma do pisma świętego powiedzenie: Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, które ma moc zbudować i dać dziedzictwo wszystkim uświęconym. Oto dlaczego konstytucja Dei Verbum, nawiązując do nauczania ojców Kościoła, zestawia ze sobą bez wahania owe dwa stoły Stół Słowa Bożego oraz Stół Ciała Pańskiego. Z obu tych stołów Kościół nie przestaje brać i podawać wiernym, zwłaszcza w świętej liturgii. Zawsze bowiem Kościół uważał i niezmiennie uważa, zgodnie z tradycją, Pismo Święte za najwyższe prawidło swej wiary. I jako takie podaje je wiernym w ich codziennym życiu. Stąd rodzą się pewne wskazania praktyczne, które posiadają doniosłe znaczenie dla ugruntowania wiary w słowie Boga żywego. Wskazania te w szczególny sposób zobowiązują biskupów, przy których jest nauka apostolska i których Duch Święty ustanowił, aby kierowali Kościołem Bożym, ale zobowiązują także wszystkich innych członków ludu Bożego. Kapłanów, a zwłaszcza proboszczów, diakonów, zakonników świeckich, rodziny, przede wszystkim wierni Chrystusowi, winni mieć szeroki dostęp do pisma świętego. Z tym wiąże się sprawa przekładów ksiąg świętych. Kościół zaraz od początku przejął jako swój ów najstarszy grecki przekład Starego Testamentu, biorący nazwę od siedemdziesięciu mężów. Septuaginta, a inne przekłady wschodnie i łacińskie, zawsze ma w poszanowaniu. Nieustannie też stara się Kościół, by opracowano odpowiednie i ścisłe przekłady na różne języki, zwłaszcza z oryginalnych tekstów ksiąg świętych. Kościół nie jest przeciwny inicjatywie przekładów dokonywanych wspólnym wysiłkiem z braćmi odłączonymi, tak zwanych przekładów ekumenicznych. Przekłady takie za odpowiednim zezwoleniem Kościoła mogą być używane również przez katolików. Kolejne zadanie łączy się z prawidłowym zrozumieniem słowa Bożego objawienia intellectus fidei czyli teologia. W tym celu Sobór Watykański popiera studium Ojców Kościoła tak wschodnich, jak i zachodnich oraz studium świętych liturgii i przywiązuje wielką wagę do pracy egzegetów i teologów. Zawsze w ścisłym odniesieniu do Pisma Świętego. Teologia Święta opiera się jako na trwałym fundamencie, napisanym słowie Bożym, łącznie z tradycją świętą. W nim znajduje swe najgruntowniejsze umocnienie i stale się odmładza, badając w świetle wiary, wszelką prawdę ukrytą w misterium Chrystusa. Stąd niech studium Pisma Świętego będzie jakby duszą teologii. Do egzegetów i wszystkich teologów Sobór zwraca się z apelem, aby podawali ludowi Bożemu pokarm owych pism, który by rozum oświecał, wolę umacniał, a serca ludzi ku miłości Bożej rozpalał. Zgodnie z tym, co już poprzednio powiedziano o zasadach przekazu objawienia, egzegeci i teologowie mają to czynić pod nadzorem świętego urzędu nauczycielskiego. A równocześnie przy zastosowaniu odpowiednich pomocy i metod naukowych. W ślad za teologią idzie szeroka i wieloraka posługa słowa w kościele: kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie, w szczególności nauczanie homiletyczne cała ta posługa winna żywić się słowem Pisma Świętego. Stąd zalecenie pod adresem wszystkich spełniających posługę słowa aby dzielili się z wiernymi, ogromnymi bogactwami Słowa Bożego. W tym celu nieodzowna jest lektura, studium i modlitewna medytacja, aby żaden nie stał się próżnym głosicielem Słowa Bożego na zewnątrz, nie będąc wewnątrz Jego słuchaczem. Podobne zresztą zalecenie czyni sobór pod adresem wszystkich wiernych, nawiązując do znanych słów świętego Hieronima. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Wszystkim więc zaleca nie tylko lekturę, ale także modlitwę, która winna towarzyszyć czytaniu Pisma Świętego. Przez czytanie i studium Ksiąg Świętych, skarbiec objawienia powierzony Kościołowi, niech serca ludzkie coraz więcej napełnia. Takie napełnienie serc idzie w parze z ugruntowaniem naszego chrześcijańskiego wierze w słowie Boga żywego. W dalszym ciągu tematem naszych rozważań jest to pierwsze i podstawowe słowo składu apostolskiego wierze. Wierzyć to znaczy znajdować w sobie, w umyśle, w sercu, woli, w całym swoim osobowym ja odpowiedź na słowo Boga żywego, którym Bóg sam siebie objawił człowiekowi, przede wszystkim i najpełniej w Jezusie Chrystusie. Wiara jest darem Bożym i odpowiedzią człowieka. Jako odpowiedź człowieka jest cnotą, cnotą, jak mówimy teologiczną, albo boską, bo jest odpowiedzią dawaną Bogu i na Boży dar. A żeby ta wiara w nas się ugruntowała i rozwijała, trzeba z łaską wiary współpracować. Dla tej współpracy z łaską wiary podstawowym warunkiem jest znajomość Pisma Świętego. O tym właśnie dzisiaj była mowa, w oparciu o Konstytucję Dei Verbum Soboru Watykańskiego II. Znajomości Pisma Świętego, o tym czym Pismo Święte jest dla wiary i nauczania Kościoła, dla teologii, egzegezy, duszpasterstwa, a wreszcie dla każdego z osobna chrześcijanina. Nasza wiara winna się niejako stale dopełniać przez światło Pisma Świętego. Powiedział święty Augustyn: Nieznajomość Pisma to nieznajomość Chrystusa, a więc, jeżeli chcemy znać Chrystusa, Musimy wciąż poznawać pismo. Prócz tego, pismem świętym trzeba się karmić. To nie jest tylko lektura, to jest pokarm. Tradycja Ojców wskazuje na dwa stoły. Jeden to stół, na którym Kościół zastawia nam jako pokarm Słowo Boże, drugi to stół, na którym zastawia nam ciało Chrystusa. Trzeba się karmić Słowem Bożym i Eucharystią, czyli ciałem Chrystusa. W ten sposób nasza wiara osiąga swoją dojrzałość, pogłębia się, staje się coraz pełniejszą odpowiedzią na to objawienie, jakie Bóg dał o sobie w Jezusie Chrystusie. Oto krótkie streszczenie dzisiejszego rozważania środowego. Pragnę, by ono było dobrze zaadresowane do wszystkich moich słuchaczy, tutaj dzisiaj tak licznie obecnych, pielgrzymów z Polski i z Polonii

Sì, in cielo e in terra. Padre nostro, quotidiano da noi e è, che vita nostra, si sì, pur mitimus, nostri il nostro e i vittori i nostri, e tre rossi induca in tentazione. said it even on osama oh,